zadaję płycie. Jak w ogóle nie proszę być. Tak, mówię, uwierzę. Tak. Doktor inżynier Wojciech Bartaco. Jestem zaszczycony, że mogę cię zobaczyć. Od 2018 roku weszło RODO i troszkę o tym porozmawiać, bo chyba masz trochę naszych danych, nie? Mam bardzo dużo waszych danych. Masz, waszych danych. Znaczy nie wszystkich pewnie, ale część mam. Część, tak, no, tak. Natomiast myślę, że w większości naszych uczestników i pewnie też płynie trochę waszej krwi, bo jesteście dzisiaj dostawcą kadry. Tak. To co dziękuję. Tak, nie ma takich osobowych, to jest wyraźne. Nie? Nie? Jeszcze. Wojciech, mam ciebie nie lata. No dobrze, to troszkę o RODO. RODO weszło parę lat temu i dla niektórych jest to dzisiaj czarną magią. Znaczy nikt nie wie, co to jest, jak ma z tym postępować, jakieś dane osobowe są, no tak naprawdę coś ma z nimi zrobić, ale nie do końca wiadomo co. Chociaż już tyle czasu to trwało, w związku z tym powinni wszyscy wiedzieć. To jest bezpośrednia inspiracja tego konkretnego wykładu, ponieważ moja prawniczka z kancelarii, która nas obsługuje od bardzo wielu lat, ostatnio stwierdziła, że RODO to jest takie wspaniałe rozporządzenie, które wszystkim pomaga. Właściwie wszyscy dzięki temu RODO powinni wiedzieć, co mają robić i to jest takie oczywiste, super i wspaniałe. No to spróbujmy zastanowić się, czy tak rzeczywiście jest. Pytanie pierwsze do wszystkich. Kto z was jest administratorem danych osobowych? No, 10 osób by było. Rozumiem, że pozostali pracują na etacie i mają w nosie dane osobowe, to znaczy firma ma tam się zajmuje tymi danymi, ale wy się nie zajmujecie. Czyli ktoś, kto ma firmę, a nie podniósł ręki, no to właśnie, to będzie za chwilkę. To pytanie pomocnicze w takim razie. Po pierwsze, czy ktoś z was ma sklep internetowy? Tu proszę nie podnosić wam już. Po drugie, czy macie zgodę z formularzem? Na pierwsze pytanie, jeżeli macie sklep internetowy, na 100% praktycznie jesteście administratorem danych osobowych. Jak macie stronę z formularzem, to prawdopodobnie jesteście administratorem danych osobowych. Czy używacie maila? Oczywiste pytanie. Raczej jesteście administratorem danych osobowych. W związku z tym, czy robicie komuś stronę i macie dostęp do jego hostingu? Więc jesteście administratorem danych osobowych. Albo zajmujecie się danymi osobowymi, zaraz pokażę różnicę jeszcze. Ewentualnie, czy jesteście pośrednikiem, jeżeli chodzi o hosting, czyli na przykład SLM, kupujecie hosting i komuś robicie stronę, stawiacie na tym hostingu, macie do niego dostęp i odsprzedajecie mu, więc niestety zajmujecie się również danymi osobowymi. To teraz przejdźmy do szczegółów. Jeżeli chodzi o firmę, to jest jeden slajd z definicją. Wszystkie pozostałe wyciągnę, bo mam taką prezentację, w związku z tym więcej teorii nie będzie. To jest wyciąg z RODO, kto to jest administrator danych osobowych, do przeczytania, czyli jeżeli ktoś wam przekazuje dane osobowe swoje, to wy jesteście administratorem danych osobowych. W związku z tym pojawiły się te informacje, jeżeli macie sklep internetowy, no to ktoś u was coś kupuje, wam przekazuje dane osobowe, tak? Jesteście administratorem. Ale jakby wam wyśle maila, w którym jest imię i nazwisko jego, no i adres mailowy, to też się stajecie administratorem danych osobowych. A nie wiadomo, że co w tym mailu jest, bo w tym mailu mogą być załączniki. Kiedyś do nas zgłosił się jeden szpital i powiedział, że fajnie by było taki filtr napisać, że jak się pojawia PESEL z mailu, to żeby go wycinać. Lista płacy nie padła, ale PESEL chodziło. No jest to nierealne oczywiście, natomiast wszystko, co w tych mailach lata, to się może okazać, że ktoś wam przekazuje dane osobowe. W związku z tym w zasadzie jesteście administratorem danych osobowych. Zaraz powiem, co z tym dalej zrobić. Czyli tak, złamałem drugi slajd jeszcze z definicją jest, bo możecie oprócz bycia administratorem danych osobowych być tak zwanym procesorem. Procesor to jest ktoś, kto właśnie ma dane osobowe, ale nie dostał ich bezpośrednio od kogoś, tylko ten ktoś przekazał czyjeś dane osobowe jemu. Czyli na przykład, gdyby ktoś wysłał wam maila, ale w tym mailu byłyby dane osobowe kogoś innego, to wy się stajecie procesorem. Nie jesteście administratorem, bo to nie ten właściciel tych danych swoich nie przekazał wam swoich danych, tylko ktoś przekazał wam czyjeś dane. W związku z tym wy je przetwarzacie. Zakładam, że legalnie, ale do tego za chwilkę wrócimy.
Najprościej to będzie przeanalizować na sklepie internetowym, bo to jest taka najbardziej uczciwa sprawa, bo wtedy tam wiadomo, że ktoś przekazuje wam dane osobowe i wy je przetwarzacie. Czyli tak, macie sklep internetowy, ktoś u was kupuje towar, przekazuje wam dane osobowe swoje, bo musicie zrealizować zamówienie, więc jesteście administratorem danych osobowych i je przetwarzacie, tak? W przypadku RODO wymaga to w zasadzie tylko poinformowania, kto jest administratorem, w związku z tym na wielu stronach się pojawiają takie checkboxy, typu, że oświadczam, że administratorem danych osobowych jest ktoś tam, no i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez administratora, tak? To jest taka najprostsze rozwiązanie. Problem jest taki, że ten właściciel sklepu internetowego przekazuje dane dalej. No bo przekazuje je na przykład firmie, która zajmuje się płatnościami, przekazuje je firmie, która zajmuje się wysyłką towaru, jakiemuś kurierowi i przekazuje je w zasadzie hostingowi, co oczywiście mnie chwilowo najbardziej będzie interesowało. Czyli przekazuje ten właściciel sklepu dane dalej, czyli powierza je dalej. Czyli tak, klient przekazuje dane sklepowi, a sklep trzyma je na hostingu, więc tak naprawdę hosting również przetwarza te dane, robi backupy, robi ich dostęp, podobnie ma dostęp kurier, firma jakaś tam, która zajmuje się na przykład opiniami, jakieś tam, no jest tam kilka takich, które opinie badają wykonanie jakości zleceń. To prosta rzecz. Teraz tak, czyli mamy tych administratorów, właściciel sklepu jest administratorem, ma kilka podmiotów, którym przekazuje dane. I to w zasadzie jest na razie dalej proste, natomiast nie może przekazać tych danych bez jakiegoś dokumentu. To znaczy nie może sobie tak po prostu przekazać tych danych dalej, bez żadnego, brzydko mówiąc, papieru. I o tym papierze jest mowa o w ustawie w rozporządzeniu RODO w paragrafie 26-28, że należy podpisać między tymi podmiotami, które przekazują dane osobowe, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. I o tym będzie dzisiaj. Czyli jest taki twór jak umowa. Czyli żeby przekazać legalne dane, należy podpisać umowę. Gdzie taką umowę należy podpisać w tym układzie? Klient przekazuje administratorowi, sklepowi swoje dane, tu nie potrzeba umowy, ale jak sklep, czyli wy, właściciel sklepu, przekazuje dane na przykład kurierowi albo hostingowi, to powinna tutaj być umowa. Tu powinna być umowa, żeby administrator danych, który dostał od klienta te dane, mógł legalnie je przekazać dalej. Powinien mieć umowę, w której będzie napisane, po co będą te dane przetwarzane, jak będą zabezpieczone i ewentualnie kiedy będą usunięte, jeżeli nie będą na przykład już potrzebne. To dotyczy właśnie hostingu, dotyczy kuriera, dotyczy firm płatnościowych i tak dalej. I to jest chyba na razie jeszcze proste. Mamy taki twór jak właśnie umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. W takiej firmie jak hostingowe najczęściej taką umowę mają gotową. Zresztą firmy kurierskie też i firmy od płatności najczęściej też, no bo to są takie miarę standardowe rzeczy. W związku z tym każdy, kto przetwarza dane osobowe, czy trzyma je w szczególności na hostingu, dotyczy do tego na przykład tych maili, o których wspomniałem, jak korzystacie z maila, który macie na hostingu, no bo gdzieś musi być, to tak naprawdę przekazujecie je do przetwarzania hostingowi. Hosting robi backupy, w związku z tym należy mieć podpisaną umowę powierzenia z tym hostingiem, żeby mu legalnie przekazać dane. Z hostingiem jest jeszcze problem taki, że tutaj są dwa podejścia. Jedno jest takie, że hostingi mówiły o tym, że właściwie hostingowi to nie zależy na umowie powierzenia, bo właściwie hosting powie, że klient chyba nie ma danych osobowych, bo skoro mi o tym nie powiedział, to ja nic nie wiem na ten temat. I to było takie podejście, które było jeszcze parę lat temu stosowane. Aktualnie coraz częściej jest sytuacja taka, że hostingom coraz bardziej zależy na tym, żeby tą umowę powierzenia mieć, bo nie chcą być jakby posądzone o to, że przetwarzają jakieś dane, które klient im przekazał bezumownie. Natomiast i tak najbardziej zależy na tej umowie, zależy klientowi, temu administratoru danych, któremu sklep przekazał dane, czy klient przekazał dane, do mnie przekazuje dalej. W związku z tym
właściwie ten administrator danych powinien mieć papier na to, że może je w ogóle dalej przekazać i na jakich zasadach. W związku z tym najbardziej zależy na tym administratorowi danych, czy powinien zależeć. Dobra, to mamy na razie prostą sytuację jeszcze, czyli dane, administrator i powierzenie. Jak to wygląda od strony firmy hostingowej? To jest temat, o którym opowiedziałem, czyli mamy właściciela, mamy administratora, firmę hostingową. Firma hostingowa może jeszcze przekazywać dalej te dane, bo na przykład rejestruje domeny. Tu się pojawia jeszcze oczywiście kolejny problem, że te domeny czasami rejestruje poza Europą, na przykład, bo trzeba domenę albo poza Unią Europejską chociażby, bo domeny albańskie nie da się zarejestrować nigdzie indziej, tylko w Albanii. W związku z tym trzeba przekazać dane de facto do Albanii. To rodzi kolejny problem, ponieważ mam tu licznik i jest niewłagany, bo już nie dzisiaj w tym. Natomiast mamy firma hostingowa występuje jakby w dwóch formach, jeżeli w stosunku do klienta. W jednej formie to takie jak wy, jako mający sklep internetowy w stosunku do waszego klienta, czyli kupujecie hosting, to tak naprawdę wy działacie tak na takiej samej zasadzie jak wasz klient u was w sklepie. Kupujemy towar, czyli wasze dane są przekazywane do firmy hostingowej i firma hostingowa staje się administratorem danych osobowych waszych, te, które przekazaliście swoje dane. I to jest jeden temat, a drugi temat to jest to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli firma hostingowa staje się procesorem, czyli przetwarza dane, które wy, jako właściciel sklepu internetowego, przekazujecie, ale dane nie swoje, tylko dane waszych klientów, no bo one trafiają na hosting ostatecznie. Czyli jakby firma hostingowa ma dwie funkcje. Administrator, wasze dane trafiają jako hosting, do hostingu oraz dane waszych klientów. I wtedy tutaj należałoby mieć umowę powierzenia w tym miejscu, żeby można było legalnie przekazać dane do hostingu. Problem się jeszcze bardziej komplikuje, jak się pojawia jeszcze jeden podmiot, mianowicie reseller hostingu. Bo się może okazać, że teraz mamy klienta, który ma sklep internetowy, jego klienci przekazują mu dane, wy kupiliście hosting w firmie hostingowej, sprzedajecie go waszemu klientowi, czyli ten wasz klient przekazuje dane wam klientów, swoich klientów do was, no bo wy macie hosting, wy jesteście jakby partnerem w stosunku do hostingu, a wy jako partner hostingu przekazujecie je dalej do hostingu jako właściwego tego, który w zasadzie jest ostatecznie podmiotem hostingowym, czyli tak naprawdę te dane wędrują w kilka miejsc. Co oznacza, że w zasadzie między administratorem sklepu a podmiotem przetwarzającym powinna być umowa powierzenia przetwarzania danych i między wami jako resellerem hostingu powinna być umowa powierzenia w stosunku do firmy hostingowej. Czyli to ma działać w dwie strony. Każde powierzenie dalsze powinno powodować spisanie takiej umowy, która oznacza, jakie zasady są, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych. Ta umowa jest oczywiście najczęściej gotowa w bardzo wielu firmach. Jeżeli chodzi o hostingi, najczęściej jest gotowa. I tak naprawdę sednem tego, co chciałem wam przekazać, to jest takie hasło, żeby się tym zainteresować. Dlatego, że rozporządzenie RODO narzuca na nas możliwość przekazania danych, ale trzeba mieć na to podkładkę papierową w postaci umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, bo bez tego przekazujecie dane w sposób nielegalny, jeżeli nie przekazujecie, a najczęściej je macie, bo czasami się nie zdajemy ze sprawy, bo na przykład właśnie mamy maila, który zawiera dane osobowe. W związku z tym warto podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ja dzisiaj bardzo skrótowo, gdyby ktoś chciał poczytać więcej, to ja jestem przy kawie, w razie czego, ale też na co sprawowany na blog, jak się wpisze wyszukiwarkę hasło RODO, to się pojawi dokładnie artykuł, gdzie mniej więcej to, co ja powiedziałem, jest spisane w punktach, jakby ktoś chciał do tego wrócić. I na razie. Dzięki Wojtek. Jeśli mogę zadać pierwsze pytanie, krótkie. Gdybyś podzielił się jakimś wzorem takiej głowy, wszyscy byliby tutaj przeszczęśliwi. No wystarczy założyć konto na smartfos.pl i tam umowa to jest gotowa.
Znaczy, ona jest oficjalnie między firmą hostingową a klientem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ją pożyczyć sobie i podpisać ze swoim klientem. No nie będziemy ścigać nikogo. Brawo. Brawo. Mamy pytanie? Czy ja mam stronę internetową koleżanki na moim serwerze? To jest wysyłka po prostu, ona nie ma formularza kontaktowego. To czy ona ze mną też powinna taką umowę podpisać? Przepraszam. A mamy ja? Znaczy podany jest i ja, to jest e-mail, to jest formularz. Ale nie na tej stronie, aż nie w tej domenie jest ten adres. Nie. No, to tutaj trzeba ocenić stan osobowy. Jeżeli faktycznie mail jest taki zupełnie gdzie indziej na jakimś, no, nie tego rzeczy mailu, bo to też jest to, no, oni przetwarzają dane osobowe, no to teoretycznie nie, ale jeżeli na tym postępu faktycznie nie ma danych osobowych, znaczy to musi klient ocenić, tak? Czy one są, czy nie ma. Trzeba to bardzo delikatnie rozpoznać, dlatego że bardzo często się okazuje, że te dane osobowe tak są, tylko że no, my ich czasami nie zauważamy, właśnie na przykład w mailu, bo mail jest takim tutaj problematycznym. Jeżeli ma formularza kontaktowego i nic nie sprzedaje, nie przekazuje tych danych, to można by założyć, że tych danych osobowych nie ma i wtedy nie trzeba wysyłać domów. Natomiast ja już się ujawnię, chociaż w tej samej domenie, na tym samym serwerze jest adres mailowy i tam się pojawiają maile, do których nie ma dostępu, bo zarządzający tym serwerem, to w zasadzie należałoby podpisać.